Między innymi pan Michał Brandt, rzecznik prasowy gdańskiego projektu Euro 2012. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. W związku z tym, że mówię, jestem przypada pod przerwą kawową, to ja się postaram coś optymistycznego powiedzieć, żebyśmy na smutno tej kawy nie pili, bo jak na razie moi przedmówcy pokazali obraz przerażający. Ale oczywiście niestety po części też prawdziwy piłki nożnej w naszym kraju. Ale Euro 2012 to jest impreza, której po pierwsze jeszcze w naszym kraju nie było, a po drugie jest to zupełnie inna jakość także wśród kibiców, którzy do nas przyjadą. Ale zacznijmy od tych podstaw. Bardzo proszę. Zostało nam 71 dni do Euro. Zostało nam 71 dni do Euro 2012. Następny. Stadion w Gdańsku to, tak jak tutaj było mówione, jeden z obiektów, które będą gościły kibiców i drużynę na Euro 2012, zbudowany zupełnie od podstaw. Kilka, tutaj chronologia, kilka najważniejszych dat z budowy tego stadionu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. No i ze względu na swój unikalny wygląd stał się też swego rodzaju taką wizytówką Euro 2012, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Z takich większych imprez, które mieliśmy, to 6 września, kiedy miał miejsce pamiętny mecz Polska-Niemcy, kiedy stadion był wypełniony do ostatniego miejsca i 30 sekund przed końcem straciliśmy gola, nie? Pewnie Państwo to pamiętacie. Jak zwykle, zgadza się. Niestety, proszę sobie wyobrazić, że drużyna Niemiec to jest jedyna drużyna na świecie, jedyna, z którą Polska nigdy nie wygrała. Wygrywaliśmy z Holandią, z Francją, z Anglią, nigdy z Niemcami. I 30 sekund przed końcem niestety okazało się, że klątwa nadal działa. Ale ten mecz był ważny z innego powodu. Przede wszystkim dlatego, że było można w Gdańsku poczuć na ulicach w miarę zbliżania się tego wydarzenia taką specyficzną atmosferę. Było czuć, że coś wielkiego zbliża się do Gdańska. Wielka piłka, której tutaj na Pomorzu w ogóle nie było od bardzo, bardzo dawna. I ja jestem bardzo zbudowany, do tej pory pamiętam, kiedy kibice, grupki kibiców niemieckich, którzy przyjechali już dzień wcześniej, oni podczas tego dnia, kiedy był mecz, chodzili z wielkimi flagami niemieckimi wśród Polaków, którzy przyjechali z całego kraju. I nie było żadnych problemów. Wszyscy świetnie się bawili, wszyscy razem pili sobie piwo w knajpach i o to chodzi. I tak też, jestem pewien, będzie podczas Euro 2012. Poproszę następny, tak? O, tak wyglądał stadion, znaczy miejsce, gdzie ten stadion stoi w sierpniu 2007 roku. Skąd ten obrazek? Dlatego, że chciałem tutaj pokazać pierwszy optymistyczny, mam nadzieję, trend, który się pojawił w naszym kraju dzięki Euro 2012. Taki obrazek w 2007 roku był powszechnie dostępny w naszych mediach, w Polsce, wszędzie. Kiedy przyjeżdżały telewizje, a mam z nimi do czynienia dosyć często, to zawsze pokazywało się, jak daleko jesteśmy od Euro, w Gdańsku. No i dalej, tak? Wszyscy się śmiali. O, bo tutaj teraz to rośnie trawa, krzaki, tam budki i tak dalej, i tak dalej. Działki. I działki, tak. Ale już się nie śmieją. Proszę następny slajd. W sierpniu 2009 roku stadion zaczął wychodzić z ziemi. I to taka jest nasza polska mentalność. Dopóki nikt nie widział tego, co się dzieje, a proszę mi wierzyć, pracy było bardzo wiele, to był ogrom. Trzeba było dobrze przygotować projekt, dobrze tą całą sprawę prowadzić, żeby później na etapie budowy nie było takich problemów, bo skończylibyśmy, prawda, jak stadion do Wrocławia. Ale tego nikt nie rozumiał. Tego nikt nie rozumiał, bo jeżeli ktoś nie widzi, że jeżdżą maszyny, to znaczy nic się dzieje. A urzędacy biorą kasę z naszych podatków, tak, i piją kawę. I w sierpniu 2011 roku stadion wygląda już w ten sposób. I ci sami dziennikarze, którzy się śmiali 3-4 lata temu, teraz jak tutaj robili przewidki, to mówili: nie, no ja zawsze wiedziałem, że będzie. Ale ja od początku to wierzyłem, to nie ma w ogóle. Tak? I mam nadzieję, że Polacy te stadion, ale nie tylko te stadion, wszystkie te stadiony, które w Polsce powstały nowe, także nowy stadion w Gdyni, że te obiekty pokazały, że Polacy potrafią i mogą zbudować piękne obiekty. Żeby to dodało trochę wiary nam w nasze własne możliwości. Poproszę. Tutaj już było kilka tych spraw poruszonych. 3 mecze grupowe, 1 mecz ćwierćfinałowy. Co jest ważne, żaden z tych meczów nie jest klasyfikowany jako mecz podwyższonego ryzyka. Znaczy nieważne, kto do nas przyjedzie na
ćwierćfinał, co i tak nie będzie to mecz podwyższonego ryzyka, ale spodziewamy się u nas w Gdańsku od 170-180 tysięcy fanów do ponad 200, od czego to zależy oczywiście od ćwierćfinału. Jeżeli wystąpi u nas na przykład Grecja i Portugalia, no to oczywiście będzie kawa. To tam przyjedzie parę tysięcy osób i to wszystko. Ale tak jak tutaj było wcześniej mówione, jeżeli zagrają Niemcy albo Holandia kontra Polska czy Rosja, to będzie inwazja, tak? To będzie ponad 200 tysięcy kibiców. Ale znowu chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że to nie będą tacy kibice, których widzieliście Państwo wcześniej na tych filmikach. To jest zupełnie inna jakość, tak? Ci ludzie tutaj nie przyjeżdżają po to, żeby się nawalać, tylko po to, żeby się dobrze bawić. W atmosferze przyjaznej, kibicować drużynie, jasne, że tak. Ale żadnych animozji. Sportowa rywalizacja, która zostaje na boisku, a później nieważne jaki będzie wynik. Idziemy razem na piwo. I tak to działa. Osobiście widziałem, jak to działa w Austrii i w Szwajcarii. Podobnie to działało w Niemczech. Jestem pewien, że w podobny sposób będzie to wyglądało u nas w Gdańsku. Bardzo proszę. Tutaj te mecze, które zostały wcześniej omówione, to możemy to przeskoczyć. Inwestycje, to jest inna rzecz. Tutaj na początku pan Piotr powiedział, że nie było takiego skoku cywilizacyjnego i chociaż w wielu aspektach miał rację, to nie do końca się zgadzam. Nie do końca się zgadzam, bo być może rzeczywiście na tym poziomie ogólnopolskim, ogólnokrajowym widać braki, tak? Jeżeli chodzi o autostrady, jeżeli chodzi o linię kolejową, kto się przejedzie do Warszawy 7 godzin, to ma dość, to już wie, tak? O czym jest mowa. Ale z drugiej strony, we wszystkich tych miastach, które dostały Euro 2012, widać ten skok. Jest ogromny. Po pierwsze, obiekty, tak? No, czy taki stadion jak PGR by powstał, gdyby nie euro? Prawdopodobnie nie. Z drugiej strony, lotnisko. Dokładnie za trzy dni jest otwierany nowy, bardzo nowoczesny terminal na lotnisku w Rębiechowie i już nie będzie się czego wstydzić, tak? Ten terminal stary, on już nie będzie pełnił takiej podstawowej roli. Ale to terminal. Inwestycje drogowe, który też jest masa, trasa słowackiego, to wszystko ruszyło z kopyta dzięki Euro 2012 też. Bo jak tylko się rząd dowiedział, kiedy tylko była ta decyzja w karty, tak, że dostaliśmy euro, kiedy te wszystkie miasta, które były gospodarzami, otrzymały od ministerstwa z rządu list, tak? Specjalną listę indykatywną z prośbą. Proszę wpisać wszystkie inwestycje, które są kluczowe dla projektu. I na te inwestycje rząd dał priorytet, jeżeli chodzi zarówno o dysponowanie środkami Unii Europejskiej, jak i środkami rządowymi. I czy te drogi wszystkie i to lotnisko by powstało, gdyby nie euro? Tak, pewnie by powstało. Ale kiedy? Za 3 lata, za 4 lata pewnie budowa nawet by jeszcze nie ruszała. Także to jest nie tyle skok, co przyspieszenie cywilizacyjne dzięki Euro 2012. Poproszę, tak? Sam Gdańsk, proszę zwrócić uwagę. Ile inwestycji, a to jest tylko część inwestycji. Na przykład obwodnica południowa, która też lada tydzień będzie już gotowa. Węzeł Karczewski, którego też tutaj nie ma zaznaczonego. To są inwestycje, które idą w miliardy. Proszę sobie wyobrazić, że łącznie w Gdańsku obecnie buduje się inwestycji za 1 miliard euro. I tą skalę przebudowy i budowy można porównać tylko i wyłącznie z odbudową miasta po II wojnie światowej. Linie tramwajowe. To też jest kolejny przykład tego, że pieniądze dzięki Euro 2012 powodują ten skok cywilizacyjny w miastach. Czy one będą bezpośrednio związane z Euro 2012? Nie, nie będą. W mniejszym, zdecydowanie mniejszym stopniu, ale dzięki temu, że jesteśmy gospodarzem euro, udało się te pieniądze pozyskać. Bardzo proszę. Szacunki dotyczące kibiców. Ok, poproszę na sobie slajd. 10 czerwca, mecz Hiszpania-Włochy. To są takie szacunki średnie, powiedzmy. Wiemy, że w Gdańsku mecz otwarcia 10 czerwca to będzie szlagier, to będzie bardzo dobry mecz, który przyciągnie uwagę bardzo wielu osób. To oczywiście Hiszpania-Włochy to najlepszy mecz grupowy w ogóle w naszym kraju, w tej fazie. 70 tysięcy. Następny mecz. Hiszpania, Irlandia, też około 70 tysięcy. Irlandczycy są zachwyceni, kiedy tutaj przyjeżdżają. A też od razu przy okazji powiem o pozytywnym skutku euro, który mimo tego, że jest ta odwieczna rywalizacja pomiędzy Lechią Arką, Gdańskiem, Gdynią, to jednak potrafimy współpracować. Proszę Państwa, przy ustalaniu centrów pobytowych Gdańsk dostał od UEFA takie polecenie, żeby przygotować tutaj z regionu spis takich miejsc, które byłyby najlepsze do trenowania. Nie zastanawialiśmy się dwa razy, od razu pomyśleliśmy o Gdyni, dlatego że
Wtedy to boisko się rozbudowało, teraz już jest oczywiście gotowe. Wiedzieliśmy, że będzie tutaj piękny, nowoczesny stadion i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby tych dni mogło na mapie zabraknąć. I tutaj dostaliśmy bardzo pozytywny odzew od władz stadionu i razem przez kilka lat współpracując, krok po kroku, doprowadziliśmy do tego, że jest drużyna, która wprawdzie śpi w Sopocie, ale trenuje tutaj w Gdyni i to też jest na pewno powód do dumy dla tego miasta i też źródło, podejrzewam, prestiżu oraz promocji, bo promocja, jaką nasz Legion dostaje dzięki Euro 2012, jest no, bardzo trudna do policzenia. To są olbrzymie pieniądze, bo ja teraz już praktycznie dzień w dzień mam jakieś grupy dziennikarzy, którzy do nas przyjeżdżają. Nawet z tak odległych krajów jak Katar, tak Al Jazeera się nam interesuje. Al Jazeera ma wybór przy okazji. No właśnie, już też miałem rozmowy z oficerami, kto to przyjeżdża. Ale przyjeżdżają dziennikarze z Chorwacji, z Irlandii i są zachwyceni. Są zachwyceni naszym regionem, naszym Gdańskiem, naszym stadionem. A normalnie, gdyby się chciało wykupić taki program promocyjny, czy tam w Al Jazeera, czy w mediach irlandzkich, to by kosztowało dziesiątki tysięcy, często euro, tak? A oni sami przyjeżdżają i proszą, pokażcie nam, a my zrobimy fajną promocję. No, to jest już ten bardzo, bardzo pozytywny aspekt. Bardzo proszę dalej. No i mecz Hiszpania, Chorwacja, też około 70 tysięcy się spodziewamy, chociaż tutaj przyznam szczerze, kiedy przyjechali tutaj do nas kibice z Chorwacji, powiedzieli coś, co nas zaskoczyło. To znaczy to, że większość z nich przyjedzie samochodami. Mimo tego dystansu, około 80% przyjedzie autami do nas do Gdańska. Ale bardzo wiele z nich, około połowy, przyjedzie nie z Chorwacji, tylko z Niemiec. Dlatego, że jest tam bardzo mocna diaspora chorwacka, która z pewnością będzie trzymała kciuki i w związku z tym, że Gdańsk jest dosyć blisko, jest też znany w Niemczech, no to z pewnością tutaj przyjadą dosyć tłumnie. No i oczywiście ćwierćfinał. I tutaj, tak jak mówiłem, grupa śmierci, zwycięzca grupy śmierci, czyli Holandia albo Niemcy prawdopodobnie, kto wie, może Dania, Portugalia. No i z drugiej strony druga drużyna w grupie A, bardzo bym chciał, żeby to była Polska. Zobaczymy. Ja osobiście mam wątpliwości, ale oby. Poproszę dalej. Zakwaterowanie. Proszę bardzo. I to też tutaj króciutko tylko tam, bo tu już pan komisarz mówił o tym dosyć szczegółowo, ale to też jest dowód tego, że euro wyzwala u nas pewną przedsiębiorczość, tak? No bo to by na to przy okazji wpadł, gdyby nie euro 2012, że można rzeczywiście zarządzać firmę i z prywatną inicjatywą wystąpić, zrobić coś takiego i zarobić na tym pieniądze. Również nasi restauratorzy, również nasze puby i sklepy z pamiątkami, oni wszyscy będą mieli zdecydowanie większy obrót. Więc teraz często się mówi, że euro 2012 to są straty tylko i wyłącznie. Ale to nieprawda, bo nie wolno na tą imprezę patrzeć tylko przez pryzmat tych trzech tygodni, kiedy ona się odbywa. No bo wtedy rzeczywiście, no to jak wyjdziemy na zero, to będzie dobrze. Ale tu chodzi o te długofalowe efekty, między innymi promocyjne i turystyczne. Chodzi o to, żeby przyciągnąć tych ludzi także w kolejnych latach, tak, w kolejnych miesiącach, żeby oni przyjeżdżali do naszego regionu i tutaj dobrze się bawili, tutaj odpoczywali, zostawiali pieniądze, może inwestowali. Bardzo proszę dalej. A tak jak mówiłem, to jest na stoczni, to możemy pominąć. Wolontariat. To jest jeszcze jeden korzystny aspekt Euro 2012. Poszukiwaliśmy 600 wolontariuszy miejskich do pracy w Gdańsku przy organizacji Euro 2012. Mieliśmy ogromny odzew, zgłosiło się ponad 1100 osób. Także musieliśmy z nich wybrać w drodze eliminacji rozmów 600 osób, 200 osób jest w rezerwie, proszę bardzo. Ale to też pozwala pokazać nam, jak potencjał drzemie w naszym narodzie. Tylko potrzeba jakiegoś impulsu, żeby go wyzwolić i wtedy rzeczywiście ludzie są chętni do pomocy, chcą brać udział w tym wielkim przedsięwzięciu, który będzie częścią każdego z nas. Bardzo proszę. A tak one wyglądały stroje. No, co do ich wyglądu, że one są mocno podzielone. No, ale to już nie wiem, że tak powiem, o tym decyduję. W każdym razie wolontariusze będą widoczne, to na pewno. Może tak. Oczywiście każdy wolontariusz musi mówić po angielsku, chociaż stopień komunikatywny. Bardzo proszę. No i tak to się odbywa. Rozmowa rekrutacyjna, no i szkolenia, które w maju się zaczynają. 14 tematów. Szkole, wykłady, warsztaty.
Oczywiście podczas Euro 2012 taki wolontariusz, jeżeli spoza Gdańska, otrzymuje od nas dach nad głową. Cały czas będzie miał do dyspozycji napoje, wyżywienie, a także na ten czas kartę specjalną miejską, dzięki której będzie musiał się poruszać bezpłatnie po całym mieście. I oczywiście dyplom z referencjami po zakończeniu imprezy. A bardzo proszę dalej. Pan Zon, tutaj też wiele było powiedziane. Bardzo proszę. To tak mniej więcej to będzie wyglądało, ale co jest ważne, to to, że większość kibiców, którzy do nas przyjadą, nie będzie miała biletu, to się nie ma co czarować, tak? Stadion, chociaż spory, no ma jednak swoje ograniczenia, 42 tysiące miejsc i tyle. Natomiast większość z nich wybierze właśnie Fan Zone, gdzie będzie można, to jest jedyne miejsce, gdzie będzie można na ekranie, który ma 103 metry kwadratowe powierzchni, zobaczyć każdy mecz Euro 2012. Nie tylko te, które są rozgrywane w Gdańsku, oprócz oczywiście trzeciego meczu grupowego, które są rozgrywane równolegle, więc ten spadnie wybór na jeden mecz. Poproszę dalej. A tak to mniej więcej wygląda, więc będzie tutaj całe to zaplecze sanitarne, gastronomiczne. Będzie można dostać zakąski, napoje, także to piwo do 3,5%, ale udało nam się z UEFA wytargować, że będzie też pewien zakątek dla stoisk regionalnych. Znaczy, będzie można spróbować regionalnych produktów, a nie tak jak do tej pory, że zawsze był tylko ten McDonald's, tylko ten Carlsberg, nic innego. Już ludzie mieli tego dość po tygodniu. Bardzo proszę. Jeszcze jeden. O, to tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście też będzie strefa rekreacji i scena. Scena po prawej stronie, po lewej stronie od ekranu. A na scenie, dzięki temu, że mamy Euro 2012, udało nam się zaprosić trzy gwiazdy, dwie z tych gwiazd zostały już ujawnione. Bardzo proszę. Jeszcze jedno. Oczywiście Armando Cristian Perez, czyli 7 czerwca wystąpił u nas. Bardzo proszę dalej. Pitbull, a to już pewnie też Państwo wiecie. Ja osobiście takiej muzyki nie słucham, ale trzeba stwierdzić, że jak ręce po kanałach trafi w Hibę, no to nie ma momentu, żeby na niego on trafił, także jest to absolutny top. Bardzo proszę. I jeszcze dalej ATP i ATP, czyli będzie jeszcze jedna gwiazda, ale tą gwiazdę ujawnimy niebawem. 25 kwietnia u nas na stronie będzie dokładna rozpiska wydarzeń. Godzina po godzinie, dzień po dniu, co się będzie w strefie kibiców działo. Wejście do strefy kibica będzie darmowe, oprócz tych koncertów. Na te koncerty, które odbędą się w dni meczowe, będzie można zakupić bilety, one nie będą drogie, one będą kosztowały maksymalnie 80 zł. Nie, maksymalnie. Najdroższe. Bo najtańsze będzie można kupić za 40. No te koncerty 7, 20 i 25. Jeszcze ujawnimy gwiazdę 20 czerwca. Która będzie. Proszę dalej. No i tak, to by było na tyle z mojej strony. Jeżeli będą pytania, to oczywiście podczas panelu chętnie odpowiem. Dziękuję.